Jeszcze do wczoraj, najciekawszym wydarzeniem ostatnich Giro d'Italia Italia była twitterowa przepychanka pomiędzy Thibaut Pino a Jonathanem Watersem, menadżerem ekipy AF Education Easy Post, do której włączył się nawet Lenz Armstrong, czy strona statystyczna Pro Cycling Stats. Aż do dzisiaj, kiedy na Monte Bondone wreszcie ruszyli faworyci generalki. Cześć, z tej strony Kasper Wojśkawiak, rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na szósty odcinek naszego rowerowego podcastu Misja Giro. W dzisiejszym materiale omówimy wydarzenia szesnastego etapu. Spojrzymy na sylwetkę nieoczywistego bohatera, a na koniec zapowiemy następne dwa etapy Giro di Italia. Andiamo! No wreszcie, chciałoby się powiedzieć, wreszcie po 15 etapach, kiedy tak naprawdę tylko chworyci ruszyli się na 15 minut na Il cappuccino. Czy też w tych dwóch czasówkach wreszcie obejrzeliśmy walkę pomiędzy nimi? Nie był to może jakoś niezwykle ekscytujący etap, ale delikatnie namieszał w klasyfikacji generalnej. Zacznijmy od początku, czyli od ucieczki, która odjechała na początku etapu i znalazło się w niej kilku groźnych kolarzy w kontekście klasyfikacji generalnej, m.in. Aurelion Paré-Pontre, Jack Hake czy Patrick Konrad. Z tej racji jedyna ekipa z tych trzech najbardziej zainteresowanych walką w generalce, czyli Jumbo Wisma, zdecydowała się pogonić za ucieczką. No i to praktycznie wyłączyło szansę tych harcowników w walce o etap. Koszulkę górala przejął Ben Healy, który był aktywny na górskich premiach. Atakowali też kolarza Stany w duecie, natomiast no, te ataki oczywiście nie przyniosły skutku. I też na koniec już na tej ostatniej finałowej spinacce na Monte Bondone było po prostu widać wśród tych uciekinierów no, zniechęcenie i raczej oglądanie się na zawodników, którzy ewentualnie mogą znajdować się w grupie za nimi, czy nie ma tam ich zespołowych kolegów, czy nie ma komu pomóc. No i tak też to wyglądało, bo chociażby Filip Pozana wykonał po raz kolejny, naprawdę świetną pracę dla swojego kolegi, tym razem dla Ediego Danbara. Natomiast wróćmy do walki faworytów. Jubowisma wycięło się jakieś 15 km przed metą, kiedy zmianę zakończył rohan denis. A wcześniej też odpadł Quen Buffman, no, który nie zdążył nawet popracować. Wtedy liderowanie w grupie faworytów, w tym niewielkim peletoniku, przejęła ekipa UA Team Emirates, a Jay Vine wyprowadził do ataku Żał Almeida, który był tego dnia zdecydowanie najbardziej aktywnym kolarzem. To Żał Almeida jako pierwszy wykonał najbardziej konkretny ruch tego dnia, oskakując od chociażby roglić czy Tomasa. Potem do Portugalczyka przeskoczył Tomas, a roglić nie był w stanie za nimi nadążyć. Ostatecznie etap wygrał Portugalczyk Almeida, drugi był Tomasz, który przejął koszulkę lidera, a Primoz Roglic przyjechał trzeci ze stratą 25 sekund razem z Edim Dunbarem. Co sądzi o tym etapie? Tak naprawdę działo się dosyć sporo jak na standardy tegorocznego Giro, ale nie zmieniło się wiele. To było 5000 metrów przewyższenia, 200 km, no ale różnice między faworytami wciąż są minimalne. Zarówno Tomasz, jak i Almeida, jak i robić. Nadal mają szansę na zwycięstwo w generalce. Tomas pokazał, że świetnie przygotowany do tego Giro i chyba wreszcie w swojej trzeciej próbie w starciu z generalką Giro d'Italia wreszcie uniknął problemów i jest w formie, formie na to, żeby ten wyścig wygrać. No ale za jego plecami jest. Zawodnik, który chyba najlepiej czuje się w trzecim tygodniu wyścigu, czyli João Almeida. Zawodnik, który zmienił w tym roku styl jazdy. Jest zdecydowanie bardziej ofensywnym zawodnikiem, nie tylko regularnym. I wreszcie po 29 miejscach w top 10 wygrał etap włoskiego turu. I też warto pochwalić naprawdę świetną pracę jego zespołowych kolegów, którzy... No, bo kiedyś się mówiło o tym, że Emiraty to nie jest zespół, który jeździ zespołowo, no ale dzisiaj naprawdę wszyscy zawodnicy tej ekipy pojechali zespołowo dla swojego lidera i to się naprawdę ceni. Natomiast Roglic nie stracił tak dużo, głównie dzięki temu, że miał do pomocy Sepakusa, który no, osłaniał swojego lidera, no, który wydawał się nie za bardzo w sosie. Wiadomo, że Roglicz to nie jest kolarz, który uwielbia takie podjazdy HC, czyli tej najwyższej kategorii na metę, a takim z pewnością, jak na standardy, oczywiście, przemierzając na standardy Tour de France, był Monte Bondone. Natomiast no, nie można powiedzieć, że Roglicz pojechał ten podjazd źle. U niego chyba najbardziej widać ślady Krax. Sam mówił w wywiadzie dla różnych mediów, gdzieś tam po mecie, gdzieś tam przed startem, że miał szwy na nogach, co też mówiłem w poprzednim odcinku i też dosyć obolałe kolano i być może jeszcze się nie zdążyła ta, ta rana zaleczyć. Niemniej, patrząc na profile etapów 18 i 19, nie lekceważyłbym Roglicza i na razie cały czas nie skreślałbym go w walce o zwycięstwo w Giro d Italia. Zapowiadałem się, świetny tryptyk, ten tryptyk górskich etapów. Już na niego czekam z niecierpliwością. No, mówię, trzech zawodników, 30 sekund różnicy: no, to będzie naprawdę świetna końcówka. No i wreszcie, powyroci się ruszyli. Wiem, że na 16 etapów, na 12 padało. Wiem, że było zimno, ale dzisiaj pogoda w miarę dopisała. Oprócz tych delikatnych kroplek deszczu, które spadły, więc już zawodnicy nie mogli się ani. Powiedzieć, że wiatr mi wieje w twarz na podjeździe, że jest zimno, że jest brzydka pogoda, że deszcz pada, że nie można ryzykować. No wreszcie, wreszcie zobaczyliśmy jakąś walkę. To nie była walka mistrzowska, na mistrzowskim poziomie, która, nie wiem, po której musiałbym wstać sprzed telewizora i aż to rozchodzić, ale wreszcie coś się wydarzyło. I wreszcie, wreszcie faworyci ruszyli swoje nogi. No mówię, to ten etap najlepiej podsumować słowem. Wreszcie! A teraz w naszym stałym segmencie podczas tegorocznej edycji Giro spojrzymy na top 10 klasyfikacji generalnej. Różową koszulkę lidera odzyskał Geraint Thomas. Cztery sekundy bonifikatom do Waliczyka nadrobił żała Almeida, zwycięzca 16 etapu. Nieco większe, ale jeszcze nie bardzo duże straty poniósł Primoz Roglic. Sytuacja między pierwszą trójką wciąż jest otwarta. Różnice jak na tyle dni ścigania są bardzo małe. Trudno wyrokować tutaj coś więcej. Nie będę oczywiście wróżył z fusów, ale spodziewam się jeszcze ciekawych akcji i mam nadzieję, że zawodnicy nie zostają sobie wszystkiego na tą finałową czasówkę pod Monte Luzari. Jak wygląda sytuacja za plecami wspomnianej trójki? Edi Dunbar, uwolniony spod Ineosowego Jarzma, gdzie często nawet nie łapał się na wielkie tury, zrobił dzisiaj spory krok w kierunku czwartego miejsca. Irlandczyk udowodnił, że w Wysokich Górach jest na wyższym poziomie niż Damiano Caruso, czy przeżywający potężny kryzys był lider wyścigu Andreas Leknesund. Raczej nie stać go na walkę o końcowe podium, ale tak jak spodziewałem się przed wyścigiem, podjazdy i trzeci tydzień to jego teren. Wiadomo, że Caruso to zawodnik, który jest w stanie: e, czy to zaatakować e, z wykorzystaniem swoich kolegów zespołowych, przeprowadzić jakąś dłuższą szarżę, czy może zaatakować na zjeździe. Więc walka o to czwarte miejsce myślę, że jeszcze będzie zacięta. Ale jednak stawiam tutaj na Danbara. Jeśli Danbar dowiezie wysokie miejsce w Generalce, to szefowie jego obecnej ekipy Alula, nie pożałują inwestycji zawodnika i dania mu wolnej ręki, a w zasadzie nawet pozycji lidera na Giro. Ten wyścig Irlandczykami stoi. Spójrzmy nieco szerzej poza pierwszą dziesiątkę. Na Monte Bondone świetnie wyglądali zwycięzca etapów Kranz Montana Einer Augusto Rubio oraz zastępujący Remka Wenepula Ilan van Wilder. Obydwaj panowie pracowali w grupce Caruso, Rubio nawet raz zaatakował, co przyniosło im na razie bardzo minimalny zysk w generalce, lekki awans, czasowo też zyskali do swoich konkurentów. Jeśli utrzymają ten poziom na kolejnych, równie wymagających etapach, to mogą spokojnie spróbować wskoczyć do czołowej dziesiątki. Większe szanse ma oczywiście Rubio, który traci 5, a nie 7 minut do lidera. Van Wilder swoją jazdą potwierdza, że jest nie tylko pomocnikiem, ale także dużym talentem na trzy tygodniówki, no, albo chociaż na wyścigi tygodniowe. Mam nadzieję, że menadżer ekipy Sudal Quickstep, Patrick Lefebvre, zmieni podejście do tego zawodnika i da mu nieco więcej wolnej ręki w kolejnych wyścigach. Czytając jeden z artykułów z belgijskiej prasy, dokładnie z mediów internetowych, to była bodajże sporza, jeden z ekspertów wydał się tam, że szkoda marnować potencjał Van Wildera na pomoc Evenepulowi, skoro to zawodnik, który też w przyszłości może stanowić o tej sile drużyny Sudal Quickstep. I chyba właśnie się to potwierdza. Warto było temu zawodnikowi zaufać i myślę, że on teraz może się odpłacić, bo no jeśli zrobi dziesiątkę, będąc tak naprawdę jedynym zawodnikiem swojego zespołu obok Pietera Serego, no to będzie naprawdę spory wyczyn. Bardzo mu w tym kibicuję. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja o Magdia Azurra, czyli koszulkę najlepszego górala. W tym momencie w tej klasyfikacji prowadzi Ben Hilli, ale na Monte Bondone Irlandczyk chyba pierwszy raz od marca pokazał słabość, odpadając z ucieczki jako jeden z pierwszych. Mimo wszystkich jego zalet to wciąż kolarz niesprawdzony w wysokich górach. Ale znowuż zdeterminowany i lubiący ofensywną jazdę. W dodatku jest na tyle daleko w generalce, ma tak dużą stratę, że nikt z faworytów nie będzie się przejmował jego ewentualną ucieczką. Drugie miejsce ze stratą 20 punktów zajmuje Davide Bajs ze lokometa, ale szczerze wątpię, że Włoch będzie w stanie zabierać się w ucieczki na kolejnych etapach. Młodszy z braci ma swoje ograniczenia i raczej nie wytrzyma trudów 3-tygodniowego wyścigu. Oczywiście, w kontekście walki o trykot górala, co też widać na kolejnych etapach, gdzie już po prostu czasami no, nie jest w stanie zabrać się do ucieczki. Nawet wtedy, kiedy tworzy się ona na płaskiej części trasy, na początku etapu, no, gdzie jest naprawdę wysokie tempo i e, trudno, trudno po prostu zabrać się do ucieczki e, kolarzom z tych słabszych e, ekip. Trzecie i czwarte miejsce zajmują odpowiednio Einer Rubio oraz Tibo Pinot. Ich sytuacja jest jednak trudna. Mają zbyt małą stratę do lidera wyścigu, aby Pleton odpuścił ich za darmo. Muszą albo wybrać GC, albo Gurala. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli wybiorą walkę o klasyfikację najlepszego Gurala, to jednoznacznie też muszą zrezygnować z GC, ale po prostu wtedy ich walka chociażby o top 10 no będzie mocno utrudniona, bo będą musieli po prostu atakować w tej pierwszej części etapu, a potem tracić w drugiej. Nie można zapominać także o faworytach generalki, którzy mogą zgarnąć punkty na górskich finiszach, w tym na Monte czy Trecime, które jest Cima Kopii tegorocznego Giro. To naprawdę bardzo, bardzo dużo punktów. Mimo wszystko, ja osobiście stawiam na Bena Hiliego z AF Education Easy Post. O nieoczywistych bohaterach 106. odsłony Giro d'Italia porozmawiamy więcej w trakcie podsumowania całego wyścigu, ale nie mogę nie wspomnieć teraz o pewnym Francuzie, który przez weekend dzierżył różową koszulkę lidera. Bruno Armirail, bo o nim mowa, pozycję lidera przejął w sobotę na przedziwnym, ni to górskim, ni to sprinterskim etapie, kiedy peleton kompletnie odpuścił 29-osobową ucieczkę. Francuz co prawda nie włączył się do walki o zwycięstwo etapowe, Przyjechał w drugiej grupie, ale dzięki zawziętej jeździe przejął magliarosa od Granta Tomasa. Do tej pory Army Life specjalizował się głównie w czasówkach, szczególnie tych mistrzowskich. Mowa o mistrzostwach Francji oczywiście, gdzie w trzech ostatnich latach zdobył wszystkie kolory medali. W 2020 był trzeci, w 2021 drugi, a aktualnie jest mistrzem i nosi z dumą ten trzykolorowy trykot, co było też widać chociażby na czasówkowych etapach tegorocznego giro. W zeszłym roku zrobił dychę podczas światowego czempionatu w australijskim Wollongong. No to świadczy o tym, że jest to naprawdę przyzwoity czasowiec. Śmiało mogę stwierdzić, że różowa koszulka jest takim uhonorowaniem jego dotychczasowej kariery. A że nie jest taki stary, bo ma dopiero 29 lat, być może własny sukces napędzi go do dalszego rozwoju, chociażby na płaszczyźnie jazdy indywidualnej na czas. Army Rail wielokrotnie pomagał swoim zespołowym kolegom, czy to prowadząc peleton czy to ciągnąc ucieczki. Jego sytuacja doskonale obrazuje, że w kolarstwie nawet pomocnicy mają swoje momenty chwały, no kiedy są na ustach wszystkich, czy to ekspertów, czy to kibiców. No i taka jeszcze mała ciekawostka na koniec. Ostatnim Francuzem, który nosił Magda Rosa był Laurent Jalaber w 1999 roku. Czasy mi zupełnie obce. No naprawdę bardzo, bardzo dawno Francuzi nie mieli lidera Giro d'Italia. Rodę faworytów generalki czeka chwila wtchnienia przed finałowym górskim tryptykiem. 17 odcinek Giro poprowadzi z Perinie, w nad wybrzeże Adriatyku, do miasteczka Caorle, latem bardzo chętnie odwiedzanego przez zagranicznych turystów. Na 195 km zawodnicy nie napotkają żadnych trudności terenowych. Uzbiera się ledwie 300 metrów przewyższenia w pionie. Początek, tam delikatnie pojawia się kilka chopek, gdzie ewentualnie może odskoczyć jakaś ucieczka. Ostatni zakręt, pokonywany w lewo, czeka 650 metrów przed metą. Wtedy kolarze wiadą na finałową, dosyć szeroką, prostą. Wcześniej czeka kilka trudności technicznych, w tym zakrętów pod kątem 90 stopni, ale taki mały peleton, który pozostał jeszcze w Giro d'Italia, no nie powinien mieć problemów z ich pokonaniem. Jednak kluczowe będzie umieszczenie swojego lidera. W czubie, właśnie przed tym fragmentem, gdy wjedziemy do miasteczka Kaorle. Potem nie będzie ani czasu, ani też miejsca, aby przejść troszeczkę wyżej. No i też może zabraknąć pomocników. To przedostatnia okazja etapowa dla pozostałych wyścigu sprinterów, ale żeby dostać się do Rzymu, trzeba będzie pokonać wszystkie wyzwania trzeciego tygodnia Giro. Dlatego spodziewam się odpuszczenia niewielkiej ucieczki złożonej z kolarzy mniejszych ekip. Jeśli do odjazdu dostaną się mocni kolarze, jak chociażby Magnus Kort, Alessandro De Marchi, Derek Gee czy Tom Skuinsz, złapanie nawet niewielkiej grupki może być bardzo utrudnione. Ekipy sprinterskie nie mają tyle sił i tylu ludzi, co na początku wyścigu, ale ich liderzy będą zdeterminowani, aby zafiniszować w Kaorle po zwycięstwo. Na korzyść goniących wpłyną warunki pogodowe, a konkretnie czołowy wiatr, który zdecydowanie bardziej sprzyja dużej grupie goniącej, niż tej mniejszej, uciekającej. Kto z szybkich kolarzy pozostał jeszcze w wyścigu? Pascal Ackerman, Nicolo Bonifacio, Mark Cavendish, Simone Consoni, Alberto Dainese, Filippo Fiorelli, Fernando Gaviria, Max Kanter, Arne Malit, Michael Matthews, Mariusz Meierhofer, Jonathan Milan, Stefano Oldani Jack Stewart. Osobiście stawiam na Marka Cavendish'a. W drugim dniu przerwy Brytyjczyk oficjalnie ogłosił zakończenie długiej i owocnej kariery po tym sezonie, więc chciałby godnie pożegnać się z Włochami, gdzie no wygrał już 17 etapów. Ma do swojej dyspozycji sześciu kolegów, którzy no będą skupieni tak naprawdę tylko na nim. Wydaje się też, że poziom jego sprintu nie uległ pogorszeniu wraz z kolejnymi trudnościami Giro. Wspomniane chwilę wcześniej górski tryptyk otworzy przynajmniej na papierze najłatwiejszy no z tych trzech etapów. 18 odcinek wystartuje z Oderzo, by po 161 km dotrzeć do stacji narciarskiej Val di Zoldo. Po drodze zbiera się 3700 metrów przewyższenia w pionie, na co złoży się pięć górskich premii. W pierwszej części etapu wyrosną spinaczki Passo della Crosetta i Pieve di Alpago, gdzie z pewnością otworzy się ucieczka dnia. W finale na kolarze czeka najpierw Forcella Cibiana, 9,6 km, 7,8%, liczy sobie ten podjazd, a na sam koniec kombinacja wspinaczek Koi, 5,8 km, 9,7%, to taka można powiedzieć już ściana i finałowe podejście do Waldi Zoldo, 2,7 km, 6,4%. No to jest naprawdę trudny etap, ale jednocześnie dosyć krótki, więc spodziewam się mocnej, jazdy faworytów i takiej dynamicznej jazdy. Raczej nie będzie tutaj momentu na odpoczynek. Zobaczymy, czy ekipy Jumbo Wisma albo UA Team Emirates postarają się skontrolować ucieczkę, aby ich liderzy powalczyli o bonifikaty na mecie. Szczególnie Emiraty wydają się niezwykle mocne w górskim terenie, co pokazali na Monte Bondone, a Jumbo może być zainteresowana bonifikatami, ponieważ Primorzowi Rogliczowi ten finish akurat powinien bardzo odpowiadać. Ineos po wycofaniu Pawła Siwakowa został już tylko w piątkę. Z czego i Salvatore Puccio, i Ben Swift no, nie są góralami, więc jeśli praca no, spocznie tylko na ich barkach, no to spodziewam się, że będziemy oglądać dwa wyścigi. Skład liczebny Ineos otwiera szansę dla zawodników z pogranicza pierwszej i drugiej dziesiątki, których ewentualne odpuszczenie może jeszcze pomieszać szyki w czołówce. Chętnie zobaczyłbym, co w takiej sytuacji zrobiliby przyboczni João Almeida i Primorza Roglicza gonili. Czy zagraiwa bank, oddając kontrolę Brytyjczykom? Tym akcentem chciałbym podziękować Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mówił Kasper Wośkowiak, jak Przypominam o łapce w górze i subskrypcji. W takim razie dzięki, cześć, i do usłyszenia już przed etapem 19, tym etapem królewskim, który zakończy się na Treccime di Lavaredo.